Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Left 4 Dead. Trzecia mapa, slums. Tu jakieś łóżko, jak tutaj zostaje. A tu zostaje, mnie tu proszę nie ruszać. Tu jest fajnie, fajny domek mam. Tu jest po prostu bardzo ładnie. Mam przyjaciół swoich, tu będziemy mogli sobie mieszkać. No ale dobra. Mniejsza z tym. Ci wszyscy schodzą teraz z tymi celownikami, nie? Bo mają kurde jakieś karabiny sobie pobrali wtedy. No ja sobie nie pobrałem, no bo po co mi karabiny? Po co? Ja to z shotgunem zawsze chodziłem, tylko kurde. A was mnie pozabijajcie ich za mnie. Jestem pewien czas. Dobra, biegniemy. Tędy. Nie, no nie, tań. Okej. Co ten zombiak odwalił, to nie wiem. Że na Jokera schodzi w lauto. To jest takie trochę chamskie. No cóż. Kurna, boomer tu żygnął. Nic nie widzę, bronić mnie. Wali mi jakiś zwykły ząbek, to jest sobie specjalny. Bagienny. Też zabity. No i jest to też pojawiający na tej mapie. Tak to ogólnie. Ta kampania jest bardzo wkurzająca i nie za łatwa, tak powiem. Nie zalicza się ona do najprostszych. Po prostu tutaj czeka gracza i ogólnie. Już mi się ammo skończyło. To jest prawda też. Dopiero co z tej house'u wyszliśmy. Mi się już ammo kończy. To też jest trochę na kiepsko. A że znajdę nowe, to nie liczę jakoś. Reloading. Tak, no ja takich po. Jakiś Hunter. Charger. No, dobra, mamy kałacha. Jakoś se zastąpię ammo. To ładny sposób. No i tutaj będzie ten. Panik, więc się dobrze pamiętam. Tutaj on będzie. No kurde, ja spadłem. Brawo ja. No jest, przykład widwak z Fordą. Proszę bardzo. No co miałeś, możesz tak stać.
Dobra. Ale naprawdę, jaka tu jest ta mapa, to szczerze mówiąc, ta maczeta tu jest świetna. Mówię szczerze, naprawdę. Dobra. Łyczka. Nie wiem, która już. No cóż, mamy safe house. No łazić poty. Więc tak, ja podziękuję za uwagę. Kolejny odcinek z nami. Znowu krótki. Ale cóż, takie są mapy. Adzie.